nie miałem żadnej uwagi na ten, poddam pod głosowanie przyjęcie tego projektu, protokołu. Kto z pani, pan Radny jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o tym miastach Krakowa i gminy przybyła dzisiejsze obrady. Zatem oddam głos naszemu gościowi, bo tak umówiliśmy się, bo ponieważ tego info jest dość sporo dzisiaj. Nie chciałbym pana radnego tutaj trzymać. Panie Łukasz, oddaję. Łukasz Walczuk, radny trzeciej dzielnicy. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu przewodniczącemu, że zgodził się na tą prezentację dzisiaj. Też dziękuję, że zgodził się, żeby ona była jako pierwsza, nie w komunikatach i oświadczeniach. Mam zamiar w tym miesiącu odwiedzić wszystkie sesje rad dzielnic, co jest i czasochłonne, i pracochłonne. Zabieram dużo czasu, więc w imieniu swojej małżonki, dzieci dziękuję, że zgodził się pan, żeby ta sprawa była jako pierwsza rozpatrywana. Zanim przejdę do omawiania, chciałbym się zapytać, czy ktoś z państwa rady nie otrzymał może jeszcze ode mnie tego takiego druku, którego rozdawałem przed sesją. Było trochę zamieszanie, więc jeżeli ktoś nie otrzymał, to tutaj służę. A i coś pan chyba jeszcze nie otrzyma? Reszta osób o co chodzi w stowarzyszeniu? Jesteśmy jednostką pomocniczą i często jesteśmy lekceważeni. Często jesteśmy lekceważeni przez różnych urzędników miejskich. Idea jest taka, żeby połączyć nas, czyli słabych radnych dzielnicowych, w jedną organizację. Organizację krakowskich radnych dzielnicowych. Jest to organizacja ponadpartyjna. Czyli do tej organizacji mogą należeć członkowie należący do różnych partii, ale również osoby bezpartyjne. Mamy być po prostu głosem rady dzielnicowych w mieście, ale wykraczający daleko poza dzielnicę. Idea jest taka, żebyśmy my mieli głos i opiniowali dosłownie wszystko, co się dzieje w tym mieście i co jest ważne. Stowarzyszenie ma być ponadpartyjne. Dwie podstawowe zasady będą tego strzegły. Pierwsza zasada to jest kolegialność. Wszystkie decyzje będą podejmowane wspólnie, bez względu na to, kto będzie jaką funkcję zajmował w zarządzie stowarzyszenia, czy też jaką funkcję zajmuje w Radzie Dzielnicy. Druga rzecz, głosowania będą tajne. To też ma na celu trochę odsunięcie nas od bieżącej polityki, żeby później ktoś nie zarzucał, że w tym a takim głosowaniu ta osoba głosowała przeciwko powiedzmy oficjalnej linii partii, czy też niezgodnie z ustaleniami. Dwa tematy, które pod koniec maja odbędzie się spotkanie organizacyjne, po tym już jak wszystkie sesje rad dzielnic zostaną przeze mnie odwiedzone łącznie z kolegami, będzie spotkanie organizacyjne. Planujemy się spotykać raz w miesiącu. Miejsce jest jeszcze do ustalenia. Generalnie myślę, że będzie nas dużo. Myślę, że nas będzie bardzo dużo, bo już nawet dzisiaj otrzymałem już tutaj od państwa, już mam nawet 3 zgłoszenia od radnych z tej dzielnicy. Myślę, że będzie więcej. Już w tym momencie jest nas 20 osób. Myślę, że będzie nas znacznie więcej. Więc myślimy o sali Wispieńskiego, czy ogólnej sali Rady Miasta Krakowa, tam gdzie są sesje Rady Miasta. Jeżeli oczywiście dostaniemy taką zgodę. Jeżeli nie, będziemy się spotykać w innych miejscach. Dwa tematy takie, które chciałbym państwu podać jako przykładowe. To pierwsza to jest kwestia sołectw. Czy chcemy tych sołectw, czy ich nie chcemy. Rada Miasta Krakowa przegłosowała zmiany umożliwiające tworzenie sołectw. Myślę, że głos tej Rady Dzielnic też powinien być wysłuchany. Co na ten temat sądzimy? I druga rzecz, wybory. Czy powinien być wybory połączone z wyborami samorządowymi, czy powinniśmy być osobno, a może na przykład połączyć z wyborami prezydenckimi w roku 2014, tak żeby kadencja Rady Dzielnic wynosiła 5 lat. To są przykładowe tematy do rozmów. Każdy członek tego stowarzyszenia będzie miał prawo zgłaszać własne pomysły. Jeżeli przekona do tego większość, to jego pomysł będzie oficjalnym pomysłem stowarzyszenia. Mogą Państwo zdecydować się później. Mogą Państwo zadecydować, że zaprzeczycie się dopiero na pierwszym spotkaniu. Ale co daje zapisanie teraz? Zapisanie teraz daje dwie rzeczy. Po pierwsze, tworzymy się dopiero. Tworzymy statut, rozmawiamy, dyskutujemy. Więc w tym momencie mają Państwo prawo uczestniczyć w tych rozmowach, a nie przychodzić na gotowe. Po drugie, będziemy też wybierać zarząd stowarzyszenia. Osoby, które przyjdą jako pierwsze, będą mogły uczestniczyć w wyborach i kandydować do zarządu naszego stowarzyszenia. Taką jeszcze jedną rzeczą, która też daje bonus, to jest, dyskutujemy na różne tematy. Dzisiaj u pana przewodniczącego zostawiłem pomysł dotyczący zmiany zarządzenia prezydenta numer 2281, a konkretnie paragrafu 7 dotyczącego zadań priorytetowych. To tego jak wydajemy, jeżeli uda się prezydenta nakłonić do proponowanych zmian, to będzie rewolucja w wydawaniu środków priorytetowych. Powiem z grubsza, że chodzi o wydawanie pieniędzy nie tylko na tereny miejskie, czy budynki miejskie, ale również w drodze wyjątku na tereny wspólnot, czy tereny zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe, czy przez spółdzielnie. I o tym będziemy dyskutować. Będziemy rozmawiać na tematy związane z dzielnicami, a nie tylko z dzielnicami, również wykraczające poza dzielnicę. Także zachęcam Państwa do zapisywania się do stowarzyszenia.
Tutaj są moje dane, adres e-mailowy, telefon. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, to ja teraz też odpowiem. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Proszę o pytanie. Jakie są, rozumiem, że to jest stowarzyszenie, musimy się coś funkcjonować, tak? Tak. Czy kwestia składek zostanie określona? Kwestia, przepraszam, czego? Składek. Składek finansowy. Są różne koncepcje. Są różne koncepcje. No na pewno chcielibyśmy, żeby to stowarzyszenie miało zęby. Czyli mieć zęby, no to trzeba mieć jakieś finanse. Więc generalnie jest to propozycja, żeby były składki, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, jest to jeszcze kwestia do uzgodnienia. Nawet jeżeli te składki zostaną wprowadzone, co myślę, że jest właściwe, to będzie to kilka złotych, 2-3 złote miesięcznie, nie więcej. Generalnie liczymy też na finansowanie zewnętrzne. To będzie stowarzyszenie założone zgodnie ze stowarzyszeniem, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Ta ustawa wymaga 15 członków, no my w tym momencie już mamy 23 członków w tym momencie, więc będzie ich dużo więcej. Też liczymy na finansowanie zewnętrzne z różnych na przykład programów unijnych, żebyśmy na przykład mogli się spotykać. To też ma być taka integracyjna trochę formuła tych stowarzyszeń, żebyśmy się poznali, polubili, umawiali się na piwo, na jakieś imprezy i tak dalej. Więc oprócz tej części powiedzmy politycznej jest też taka ta część ludzka, bym powiedział. To jest chyba nic złego, co mówię, no bo wszyscy jesteśmy, oprócz takie chyba jesteśmy ludźmi, a później do tego razem. Także to też ma być takie integrujące naszych radnych, bo jesteśmy rozrzuceni po 18 dzielnicach, więc też warto byłoby się znać, spotykać i rozmawiać. Pierwsze spotkanie będzie zorganizowane po obchodzie wszystkich dzielnic. 28 maja będzie sesja ostatniej dzielnicy, ale zachęcam Państwa do zapisywania się już w tym momencie, dlatego że po pierwsze nie jest to definitywne, jeżeli Państwo wypełnią tę deklarację z podaniem numeru, z podaniem e-maila, to mówię e-mailowi się kontaktuje. Nie jest to definitywne, każdy się może jeszcze wycofać, ale generalnie wtedy dostaje już dostęp do naszej bazy danych. Czyli te wszystkie informacje, które są rozsyłane wyłącznie do członków stowarzyszenia, są wtedy rozsyłane również do tej osoby. Nie jest to definitywne, może Pan się zapisać. Pan uznaje, że i tak do mnie koliduje to z Pana pracą, czy z innymi rzeczami i Pan się może wypisać. Także zachęcam jeszcze do powiedzenia. Rozumiem, że rejestracja w sądzie w czerwcu. Po tym, jak zrobimy statut, mamy już pewne założenie tego statutu, zgłaszamy to do KRS-u, bo wtedy powstanie stowarzyszenie formalnie, aczkolwiek myślę, że będziemy się spotykać już wcześniej, przed formalnym zarejestrowaniem, dlatego że główną ideą tego stowarzyszenia jest rozmowa i dyskusja. My nie potrzebujemy de facto być formalnie zarejestrowani, żeby na przykład wypowiadać się na temat sołectwy. Jeżeli to będzie głos radnych i z jak największej ilości dzielnic, plus jest jeszcze koncepcja, żeby też mogli radni, byli radni dzielnicowi również uczestniczyć w pracach tego stowarzyszenia. Więc nie tylko radni dzielnicowi, również radni dzielnicowi, którzy są radni miasta Krakowa, też mogą uczestniczyć, ale jest też koncepcja, nie przegłosowana oczywiście, to jest uwaga, żeby też byli radni dzielnicowi, którzy obecnie zajmują różne funkcje, na przykład posłanka Matusi Bibiec, była też radną czwartej dzielnicy, żeby też mogła uczestniczyć w pracach stowarzyszenia. Ale oczywiście mówię od razu, że to jest do dyskusji. To jest to, co my wszyscy postawimy. To nie jest armia jednego człowieka, to nie jest moja prywatna inicjatywa, chociaż ja ją zacząłem. Już teraz jest kolegialność. Mamy 20 osób i my podejmujemy wspólnie decyzję. Czy projekt statutu jest odpowiedzią na tym przed tym 20 punktów? Jeżeli Pan się zapisze, tak. Na to, że się zapiszą, będzie to oczywiście od razu na to stanie. Dziękuję bardzo. No ja miałem właśnie pytanie, co z tymi, którzy już nie są radnymi, albo to właśnie Pan odpowiedział. Natomiast drugie takie pytanie, na które pewnie też już mniej więcej Pan się wypowiedział, jak będzie ten stosunek dyskusji do skarbu, do pieniędzy, które stowarzyszenie będzie mogło pozyskiwać, rozumiem, jakieś, prawda, Pan powiedział, unijne środki czy coś. I na co Pan jakby wyobraża sobie te środki przeznaczać, stowarzyszenie, na co te środki ma w planie przeznaczać po prostu, jakie to będą środki, no coś na ten temat. Mogę oczywiście mówić włącznie w swoim imieniu, mogę mówić w imieniu. Tak, jak to widzę? No, na bardziej prozaiczne rzeczy, tak jak się dzisiaj Państwo spotykają, jest kawa, Coca-Cola, herbata, więc żeby te składki, czy te jakieś zewnętrzne finansowanie, bo ile oczywiście będzie, było przeznaczone na takie rzeczy właśnie typu kawa i herbata, żeby nie trzeba było się wstydzić przed zaproszonymi gośćmi, ale generalnie też to ma być wydawane na inne cele, na które stowarzyszenie może wydawać, na przykład konferencje, na przykład spotkania gdzieś integracyjne poza Krakowem. No tutaj ustawa o stowarzyszeniach zezwala na bardzo dużo, jeżeli chodzi o te rzeczy, przy czym też jedną rzeczą, którą chciałbym zaznaczyć, bardzo ważna będzie pełna jawność. To stowarzyszenie ma być niejako wzorem, szczerze mówiąc, to ma być wzór dla miasta Krakowa, jak powinna działać, organizacja, czyli pełna jawność. Jakiekolwiek środki finansowe pozyskiwane z zewnątrz, czy też składki, wszystko będzie w internecie. Jakiekolwiek wydatki, każda faktura zeskanowana i postawiona. Pełna lista członków, imię, nazwisko, dzielnica, żeby po prostu urzędy miejskie mogły popatrzeć na naszą stronę i powiedzieć, że to jest wzór, którym chcemy podążyć. Także pełna jawność, ale jednocześnie na przykład pełna tajność przy głosowaniu. Dziękuję.
To są takie propozycje, które będą oczywiście poddane dyskusji. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zachęcam. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia. Dziękuję. 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 Dziękuję.